chwała naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, wam bracia i siostry, pokój Boży. Myślę, że Wszechmogący Pan, gdy przychodzi do naszego życia, zawsze przynosi pokój, chociaż może często przychodzą różne rzeczy, gdy ciało ma dużo do powiedzenia, przychodzi rozdrażnienie, przychodzą różne rzeczy, gdy się objawia łaska Boża. Dlatego też może dzisiaj chciałem mówić dalej o tym, co wspominałem w środę. W środę mówiłem o tym, o Słowie Bożym, o wspaniałości Bożego Słowa. Dzisiaj też chcę mówić dalej na ten temat. Właśnie Słowo Boże mówi, Pan Jezus w Ewangeliach w trzech jest opisana ta historia, ta przypowieść o siewcy. I często tak jest w naszym życiu, że gdy czytamy tą historię, myślimy, że często chodzi tylko o tych ludzi, którzy żyją w świecie, gdzieś tam na zewnątrz. Ale często i w naszym życiu różnie słuchamy Bożego Słowa. Różnie słuchamy tego Słowa. Ale nim zacznę czytać to Boże Słowo, przeczytam z 4 rozdziału Ewangelii Marka, przeczytam najpierw z 12 rozdziału, z 20 psalmu, werset 7. Słowo Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, oczyszczonym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Abyśmy wiedzieli, że Słowo Boże nigdy nie zawodzi. Zawodzi zawsze rola, czyli zawodzimy my, często właśnie w tej sytuacji, bo Słowo Boże jest oczyszczone. Siewca, no też nie zawodzi, chyba że rzuca cały czas na drogę, ale myślę, że nikt nie chce, żaden siewca nie chce rzucać na drogę ziarna, ale chce, aby wydało owoc, które jest to słowo, które jest zasiane, aby wydało owoc, bo ono wpada na tą glebę, o której też będziemy tu czytać, ono wydaje owoc. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu. A cały lud był na lądzie nad brzegiem morza i nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wzrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I zaraz też przeczytam wyjaśnienie, które jest w Słowie Bożym. Pan Jezus zaraz wyjaśnia tą historię, tą przypowieść o siewcy i rzekł im od 13 wersetu. Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasiane na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszeli słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, a gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A inni zasiani między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, łuda, bogactwa, pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zagłuszają słowa, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś zasiani, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Myślę, że to jest wspaniała historia, właśnie też jak wspominałem wcześniej. Często myślimy, że to kiedyś tam było dla nas na początku, ale też mi się wydaje, że to jest za każdym razem, czy czytamy Słowo Boże, czy też jesteśmy na zgromadzeniu, słuchamy Bożego Słowa, dotyczy też to nas, bo zawsze jest zwiastowane Boże Słowo. I Bóg działa dla tych, którzy oczekują Jego działania, jak jest zapisane w Księdze proroka Izajasza. Jeżeli przychodzimy na nabożeństwo właśnie tacy pragnący, z otwartymi uszami, aby słuchać Bożego Słowa, to Słowo dojdzie do nas. I to Słowo, jeżeli jesteśmy tą glebą i nie puścimy tego Słowa, nie wyrzucimy go, jeżeli nie zadusimy go, ono w przyszłości wyda owoc. Ale właśnie mówi ci pierwsi,
którzy są zasiani, mówi, to słyszą. I zobaczcie, od razu przychodzi zły i kradnie im. W różny sposób. A mówi, ja tego brata słuchać nie będę, co on będzie mówił, jak staje za kazalnicą. My już wiemy, my już znamy, co on mówi. My go nie lubimy, czy go lubimy, czy takie, czy owakie rzeczy. Często jest, mówi, nie będziemy słuchać. A on tak ubrany, nie będziemy go słuchać. Po prostu i mimo tego, że jest zwiastowane to słowo, może i Boże słowo, my nie słuchamy. Nie słuchamy tego słowa. W ogóle diabeł od razu nam kradnie. A może w inny sposób okrada, słuchamy, wspaniale, idziemy i zachodzimy do domu, nawet nie wiemy często, o czym było kazanie, o czym było, jakie było czytane Boże Słowo. Czyli zostaliśmy już na samym początku okradzeni. Pamiętajcie, diabeł przyszedł kraść, zażynać i wytracać. I nie ma innej, i zawsze będzie nas chciał okraść, bo on wie, że jeżeli to słowo wpadnie do naszego serca na tą, i będzie ono wyda owoc i będziemy wzrastać w społeczności z Panem, będziemy przybliżać się do Niego i coraz bardziej będziemy bliżej i On coraz mniej będzie miał do powiedzenia w naszym życiu. Dalej są ci, którzy zafascynują się szybko pewnymi rzeczami, ale jakoś stałości brak w ich życiu. Przychodzą różne sytuacje, przychodzi różne prześladowanie, ktoś im powie, mówi, a to jest niewłaściwe, a to jest niedobre i zaraz rezygnują z tego i zaraz rezygnują, mówię, że to nie. Myślę, że wielu ludzi może by poszło drogą Bożą również. Gdyby nie ci przyjaciele, gdyby nie ci, powie, a gdzie ty tam pójdziesz? Przypuśćmy, jak ludzie ze świata. A on mówi, a to sekta, przypuśćmy, a to tamto, a co inni powiedzą, gdzie ty tam pójdziesz? I niby doszło ich słowo, dotknęło, ale coś się stało, inne rzeczy przyszły i Słowo Boże uschło, nie wydało plonu. Następni są ci, którzy, i tu jest już dłuższy okres czasu, bo to, z dnia na dzień to nie rośnie. Zarówno ziarno, które rzucone jest, jest pewien okres wegetacji, no i ciernie tak samo muszą rosnąć. Jak je odetniecie, przypuśćmy, do ziemi, one i takie, jak jest korzeń, wydają owoc, przypuśćmy, wydają, rosną gdzieś tam i tego te coraz większe i w końcu zaduszają. Ale to jest pewien czas. To nie jest tak od razu. I tutaj jest właśnie troska, ale troski tego wieku. W innym miejscu jest napisane, że troska o byt. Ważną rzeczą. A Pan Jezus mówi z jednej strony, że no tak niewiele potrzeba. Mówi, aby gdzie głowę skłonić, aby co zjeść, aby po prostu w co się ubrać. Bo On wie i dlatego też powiedział tą cudowną, wspaniałą obietnicę, abyśmy szukali Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy będą przydane, bo On wiedział i wie o tym Bóg, że jeżeli bardzo zaczniemy się troszyć o rzeczy tego świata, nie będziemy wydawać owocu, nie będziemy wydawać plonu. Przyjdzie taki dzień, że ta troska, to wszystko zadusi to ziarno w naszym życiu i ono nie będzie wydawać plonu. I tak jest w codziennym życiu. Gdy słuchamy Bożego Słowa, ale później przychodzą jakieś problemy w ciągu tygodnia, czy czytamy, w ciągu dnia przychodzą i to Słowo nie działa. To Słowo nic nie zmienia w naszym życiu. Bo ono jest zaduszane. Łuda bogactwa, pożądanie też innych rzeczy. Wielu rzeczy może człowiek pożądać. Jest tyle wspaniałych rzeczy, które diabeł nam oferuje, świat nam oferuje. Tam czytaliśmy o Słowie Bożym, że ono jest od ziemi odłączone. Od rzeczy tego świata jest odłączone Słowo Boże. To nie jest tak, że możemy mieszać jedno z drugim. Dlatego albo jeżeli jedno bierze górę, albo drugie bierze górę. Jeżeli bierze górę troska o byt i pożądanie i bogactwo i pożądanie tych rzeczy w tym świecie, to w życiu nie wyda plonu to Słowo Boże. Ale właśnie też jest wspaniałą rzeczą, że Pan Jezus mówi, że o tych trzech rodzajach gleby, które są też w tym ostatnim rodzaju, że wydają za każdym razem owoc, gdy wpadnie tam Słowo Boże. Jakże ważną rzeczą jest. Jeżeli czytamy o tym w księdze proroka Jeremiasza, w którymś tam rozdziale, i również w księdze proroka Ozeasza, czytamy Słowo Boże, żebyśmy orali ugor w nowy zagon, a nie siali między ciernie. Oranie to znaczy
Nie patrz na brata, nie patrz na kogoś innego, sprawdź swoje życie. To jak Stefan mówi, że trzeba przewrócić, pokazuje, że trzeba przewrócić ziemię, czyli odwrócić się od tej drogi, którą człowiek idzie i pójść inną drogą, czyli pokuta. Pokuta, czyli zostawić pewne rzeczy i iść i w tą stronę, i to ziarno, które będzie wpadać do nas, ono będzie, będziemy czytać, ono będzie wydawać owoc dla Królestwa Bożego. To jest normalną rzeczą. I zobaczcie, Pan Jezus mówi o tym, że jest tak z tym nasieniem, gdy gleba jest właściwa. Czy on śpi? Czy on czuwa? Rośnie. Ono rośnie. Niezależnie od tego, od tego, jak się czujemy, czy śpimy, czy nie śpimy, ziarno, to Słowo Boże rośnie i ono zaczyna wydawać plon. Ono zaczyna zmieniać nasze życie, bo przede wszystkim pragnieniem Bożym, też brat Andrzej ostatnio czytał właśnie o tych służbach w Kościele, abyśmy nie byli ludźmi miotanymi wiatrem lada nauki, czyli takimi raz w tą, raz w tą stronę ludźmi chwiejnymi. Czyli to może uczynić Słowo Boże, jeżeli abyśmy wzrastali. I właśnie ono to czyni, jeżeli tylko jesteśmy tą ostatnią glebą. Może różnie bywa w naszym życiu, ale możemy zawsze przyjść do Pana i poprosić Go, aby On dał, może przeorał tą glebę naszego serca, a może posłał tego ducha pokuty. Pokuta nam się zawsze kojarzy ze straszną rzeczą. Bo naoglądaliśmy się może różnych rzeczy, nasłuchaliśmy się różnych rzeczy, że takich czy innych, pokuta, po prostu odwróć się od tego, już tego więcej nie czyń. Na tym to polega. To Pan okaże łaskę. I to nie jest tak, że my sami z siebie potrafimy. To Bóg okazuje nam łaskę, posyła do naszego życia ducha pokuty, abyśmy mogli pokutować, abyśmy mogli się odwracać od swoich złych dróg, aby podążać Jego drogą, którą On jest. I gdy będziemy podążać tą drogą, gdy ten pług na pokuty przeora nasze serce, wówczas będziemy wydawać owoc. I mało tego, będziemy łaknąć Bożego Słowa. Będziemy pragnąć Bożego Słowa, aby ono działało w naszym życiu. I mało tego, nie będziemy zwracać uwagę na konsekwencje tego, że ono będzie działać. Bo Słowo Boże mówi, kto chce żyć pobożnie, prześladowania znosić będzie. To jest normalną rzeczą. To nie jest tak, że wszystko będzie normalnie. Nie będziesz lubiany, nie będziesz lubiana tam, gdzie żyjesz, bo będziesz, mało tego, będziesz światłością. Mało tego, będziesz może zwracać uwagę, że to jest niewłaściwe, że tak nie należy czynić. A jeżeli się komuś zwraca uwagę, wiemy o tym, że to wywołuje z drugiej strony automatycznie pewne negatywne reakcje, wiemy jakie po prostu, ale jeżeli my chcemy komuś się podobać, komu się chcemy podobać? Czy chcemy się podobać Jezusowi? Chcemy się podobać naszemu Bogu? Czy chcemy się podobać nie wiadomo komu? Samym sobie, może niektórzy samym sobie, niektórzy innym chcą się podobać, różnie to jest. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą dla chrześcijanina i wyzwaniem jest to, aby podobać się Panu. Aby Chrystus Pan był pierwszy i najważniejszy. Aby Chrystus Pan był tym, który zasiada na tronie naszego serca i On decyduje o tym, gdzie pójdziemy, co zrobimy i jak będziemy żyli. I też chciałem przeczytać właśnie odnośnie tego, są takie słowa ostrzeżenia, ale też również pewien taki test dla naszego życia. Wspominałem, a dzisiaj chciałem to przeczytać, bo ci, to jest w liście do Rzymian, 8 rozdział, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Rozumiecie? O czym myślimy? Gdzie nasze myśli podążają? Czy pragniemy właśnie pójść drogą Bożego Słowa? Pragniemy, aby Chrystus Pan był najważniejszy, aby to Słowo, które On posyła do naszego życia, wykonywało Jego wolę? Czy też mamy wiele innych zamysłów? Te nasze wszystkie inne zamysły, które nie są zgodne z wolą Bożą, przynoszą śmierć do naszego życia, bo to jest zamysł ciała. Niewłaściwe rzeczy przynoszą śmierć. A wszyscy przecież chcemy żyć. Wszyscy chcemy oglądać oblicze Pana. Wszyscy chcemy. Dlatego ważną rzeczą jest sprawdzić swoje życie. Właśnie czy to słowo, które słyszę, ono wykonuje Bożą wolę w moim życiu. Czy to słowo, które słyszę, ono wydaje plon w moim życiu. Czy też tyle razy słuchamy i nic się w naszym życiu
nie zmienia. Jak żyliśmy w grzechu, tak często żyjemy dalej w grzechu. Jak żyliśmy w takim stanie, dalej żyjemy. Jeżeli tak nie jest, to trzeba coś w swoim życiu zrobić. Trzeba zacząć wołać do Pana. Słowo Boże mówi, że dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, więc możemy dzisiaj zawołać do Pana, aby Pan zmienił, aby Pan przeorał nasze serce, abyśmy wydawali owoc dla Niego. Myślę, to jest bardzo miłe Bogu, bo chcemy się Jemu podobać, Bogu Ojcu, że wydamy owoc dla chwały Jego Syna, Jezusa Chrystusa, poprzez nasze życie. Będzie Mu to bardzo miłe i wszyscy może tego chcemy, ale nie ma innej drogi, jak tylko ta droga, abyś to Słowo Boże, które czytamy, czy też słuchamy, aby ono wydawało plon dla Królestwa Bożego. I Chrystus Pan będzie nas kształtował. Chrystus Pan będzie nas przemieniał, bo On wie. Kiedyś mi pewien brat powiedział taką rzecz, już odszedł do wieczności. Często powtarzam to młodzieży, ale też chciałem dzisiaj powtórzyć dla was wszystkich, że Bóg wie, jakim jesteśmy, bo On wie, że jesteśmy parą, którą na krótko jest, ukazuje się i później znika. On również wie, że w swojej dobroci, jeżeli weźmiemy Jego dzieła, to i tak popsujemy wszystko, bo my tacy jesteśmy po prostu. Dlatego On chce przez nas wykonać swoją wolę w naszym życiu, jeżeli Mu tylko pozwolimy. To jest Chrystus Pan. Jeżeli Mu pozwolimy, On wypełni i wykona swoją wolę w naszym życiu i przez nasze życie ku swojej chwale przez Ducha Świętego. Ale ty i ja musimy Mu pozwolić. Ty i ja musimy mieć serce otwarte, aby Słowo Boże, które słyszymy, aby ono wnikało do naszego wnętrza i wykonywało Jego wolę. Jeżeli nie jest tak, to zacznij wołać do Pana. Panie, uczyń moje serce takie, aby gdy Ty powiesz, gdy Ty poszlesz słowo do mojego życia, że ono nie wyjdzie, nie wróci próżne, że ono nie zostanie ukradzione, że ono nie zostanie przyduszone, ale że ono wyda owoc dla Twojej chwały. Amen.